Witam, chwała Bogu. Patrzę, że nie wiem, jestem chyba za wysoki, albo za... ale może wystarczy. Cieszę się, że tutaj dojechaliśmy, chociaż skręciliśmy inną stronę, bo rzadko kiedy tutaj wieczorem jeździmy, ale cieszę się, naprawdę cieszę się, że jesteśmy na tym miejscu z moją żoną. I dzisiaj chcę mówić o czymś takim, co wszystkich nas dotyka, ale czasami dotyka nas zbyt za bardzo nas dotyka. I Bóg chciałby, abyśmy byli ludźmi, którzy się nie troszczą. Zbytnio się nie troszczą. I przeczytajmy sobie Ewangelię Łukasza, taki dość spory fragment Słowa Bożego, ale wydaje mi się, że mamy czas, żeby to przeczytać. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Od 22 wersetu Łukasza, Ewangelia 12, 22. Ja przeczytam właśnie ten fragment, a potem chcę jakby go nam tak bardziej ubarwić, żebyśmy zapamiętali dość dużo, nie tylko to, co nam się tam, co może gdzieś latami wydawało nam się, ale też, żeby bardziej to trafiło jeszcze do naszych serc. I rzekł do uczniów swoich, to mówi Jezus oczywiście, dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, nie sieją, nie żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je, o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejsze rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilię, ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która jest dziś, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni. Więc i wy nie pytajcie się o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. Nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy z tego świata szukają, wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przestępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. I to jest koniec tego fragmentu. Oczywiście niektórzy może go już znają na pamięć, chociaż dalej się troszczą. To jest ciekawe. I ja kiedyś, nie wiem, chyba nie tutaj w zborze, mówiłem na temat chleba też, na temat takiego fizycznego, duchowego chleba, że chleb to jest taki obraz pracy. Jak widzimy chleb, idziemy do sklepu, to widzimy tylko chleb. A po drodze ktoś musiał to zasiać, ten materiał na chleb, potem ktoś upiec, potem kolejna osoba. Znaczy pomiędzy jeszcze był piekarz, który tam mielił, tak? Ale i mówiłem właśnie o Królestwie Bożym. A dzisiaj się chcę skupić też w kontekście oczywiście chleba i tego wzrostu. A dzisiaj chcę skupić na czymś, co wydaje mi się, że bardzo mówi się rzadziej już. O jedzeniu, o ubraniu, o troskach z tym związane. Jest tutaj pierwszy fragment, czyli pierwszy wers, ten 22. Nie troszcie się, i to tak skrócę, czym się przyodziewać będziecie? Ciało jest czymś więcej niż odzienie. I to jest pytanie do nas wszystkich, nie wiem, czy jest więcej braci czy sióstr, ale pytanie jest zarówno do braci, jak i do sióstr. Nie? Co jest ważniejsze? Czy ważniejsze jest ubranie, czy ważniejsze jest nasze ciało?
To jest takie pytanie, czy to, jak jestem ubrany, świadczy o mnie? Czy mam teraz walczyć i zabiegać o to, że będę jadł najlepsze jedzenie tylko, tak? Albo ubierał się w najlepsze ubrania? Ciało, ubranie to jest tylko taka powłoka, która jest ubierana na nasze ciało. I to jest taki pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. Nasze ciała są ważniejsze niż ubrania. I na pierwszym miejscu powinno być Królestwo Boże. I oczywiście, że my musimy pracować, musimy zabiegać o nasze dobra, o to, żebyśmy mieli w co się ubrać, żebyśmy mieli co jeść, żeby nam starczyło do przysłowiowego do końca miesiąca, tak? Ale to jest jakby na drugim miejscu. Jeżeli to będzie na pierwszym miejscu, to Królestwo Boże będzie gdzieś tam z tyłu. I wiecie, dużo osób się pogubiło jakby w tym myśleniu, że z jednej strony chcieli, jakby ta troska o te dobra sprawia, że jest takie myślenie, ja to wszystko muszę zapewnić byt swojej rodzinie, zapracować, mieć na jedzenie, mieć na ubranie i jak to wszystko będę miał, to wtedy Królestwo Boże. Nie, odwrotnie. Najpierw zabieganie o Królestwo Boże, a Bóg tutaj obiecuje, Pan Jezus konkretnie właśnie mówi do nas, że On nam to da. On nam te rzeczy da, jeżeli będziemy zabiegać o Jego Królestwo. I przypatrzmy się, ja może sobie też tutaj otworzę Biblię, przypatrzmy się temu 24 wersetowi, co tutaj jest napisane. O, tu sobie otworzę też. O. Łukasza. Już sobie też otworzę, żebym to miał. Otworzyłem Marka, a szukam Łukasza. Dobrze. 24. Werset mówi o krukach. I to jest ciekawy przykład z tymi krukami, dlatego że tak naprawdę one się tak bardzo nie martwią, co będą jeść. Powiem wam więcej, te kruki, znamy kruki, nie każdy je lubi tak naprawdę. Widzimy je na ulicy, zwłaszcza zimą. One tak naprawdę więcej, one nawet nie martwią się tym, że jedzenie podrożało w sklepie. Idziemy do sklepu i wiecie, ja czasami kupuję zakupy, może coraz częściej mi się to zdarza. Idę do sklepu, patrzę, ser po 30 zł, albo chyba po 35 nawet niektóre tam gatunki. Wiecie, ja pamiętam, że niedawno był po 15, po 17, ale kruki nie mają z tym problemu. One po prostu mają jedzenie i jedzą. Nie, one się nawet, wiecie, one nawet nie martwią się o to. One nie robią tak, że biorą, kupują masło za 4,99, dają do zamrażarki, no i potem sobie wyjmują. Nie, one tak nie robią. Po prostu jedzą wszystko to, co mają, to jest z łaski Bożej. I to jest pierwszy przykład, że kruki się nie martwią, a my często nadmiernie się martwimy. 25 werset mówi o kolejnej takiej rzeczy, o której my się martwimy, a nie mamy na to wpływu. I mówi o tym, że czy możemy dodać jeden łokieć do swojego wzrostu. Łokieć to jest tyle, ile łokieć, czyli tak gdzieś z pół metra, może trochę krócej mój łokieć ma pół metra. Czy tak naprawdę nasze myśli idą w kierunku tym, że chcę być większy o pół metra na przykład, bo wtedy będę mógł coś więcej? Czy możemy, kto może urosnąć pół metra? No niektórzy jeszcze może na tej sali
na przykład Kirył, to może jeszcze urośnie, naprawdę, wierzymy, że urośnie. Ale ja gwarantuję wam, że ja już nie urosnę. I to, ale my martwimy się. A powiem więcej, niektórzy bibliści, jak tutaj wypowiadają się w kontekście tego wersetu, ta troska o wzrost o pół metra, to niektórzy traktują, że to jest, czy możemy przedłużyć swoje życie. I pytanie do nas jest takiego, czy jeżeli będziemy jeść cały czas ekologiczne jedzenie, czy powiedzcie mi, macie pewność, że będziemy żyć o 5 lat dłużej? Czy macie tą pewność? Nie mamy tej pewności. Dlatego tu pisze, jeżeli więc, 25, któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać swojego wzrostu jeden łokieć? Więc najmniejsze rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Troszczymy się. I idźmy dalej. I tu jest coraz ciekawiej się robi. Bo mieliśmy kruki, mieliśmy ten wzrost, że nie możemy nic zrobić. Teraz mamy kolejny przykład lilii. Spójrzcie na lilię, 27 werset. Ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. I popatrzmy, lilie nie kupują ubrań z Armaniego, chyba że mam coś innego, myślicie. One po prostu są liliami, Bóg je obdarzył naturalnym pięknem. One po prostu są takie i są. One nie potrzebują kupować ubrań z Chanel, ja się nie znam tak do końca, nie chcę tam przekręcić, ale chyba torebki, tak? To nie poprawiłoby ich piękna. One są piękne same z siebie. I one są na tyle niesamowite, że Bóg porównuje to z bogactwem, całym bogactwem Salomona. I to bogactwo na pewno też polegało na tym, że musiał mieć wystawne szaty, musiał ładnie wyglądać, może miał, ja wyobrażam sobie, że miał niesamowite bogactwo, bardzo dużo ubrań, nawet więcej niż my mamy. A Bóg pokazuje nam pokazuje, popatrzcie na lilię, że one nic nie robią ku temu, ani nie przędą, ani nie tkają. Są i Bóg im daje to piękno. Mają naturalne piękno. I czasami takim pięknem, który może być w naszym życiu, jest, i nie wszyscy go używają, jest uśmiech. My często, ja też się łapię na tym, że jestem taki zmęczony, przychodzę na nabożeństwo i tak sobie siadam w ławce i taki smutny, ale wystarczy się uśmiechnąć często. I wtedy to piękno może wyjść z nas, tak? To jest takie coś, co Bóg nam daje. I z jednej strony Bóg pokazuje nam w tych różnych przykładach, żeby się o te rzeczy nie troszczyć, a z drugiej strony dla równowagi, bo ja bardzo lubię zawsze taką równowagę, chcę pokazać że ubranie jest ważne w jakiś sposób, że pewne rzeczy mówi o człowieku, ale z drugiej strony nie możemy jakby nad tym się, żeby to była taka pierwszoplanowa sytuacja. Przykładem jest Jezus. To jest nietypowy przykład na ubranie, ale Pan Jezus, nie wiem czy każdy wie, że te ubranie, które miał Pan Jezus, czyli to była taka chiton, tunika, to nie było takie bardzo tanie ubranie. To nie było coś takiego, co kosztowało tam 2 złote, dlatego że to była taka tkanina, która była bez szwu i czytamy o tym w Ewangelii Jana. Może nie będziemy tego otwierać. Ewangelia Jana 19:23 była tkana ręcznie w całości. I to było trochę inaczej niż te tuniki, które nawet inni ludzie nosili, dlatego że często spotykało się takie tuniki, które były z kilku, to było 19:23, jakby ktoś szukał właśnie, ale były też takie tuniki, które były z kilku części też uszyte, a Pan Jezus miał jedno, z jednego skrapka materiału
I też jest ważne to, że te tuniki nosiły też przeważnie osoby bogate. Też pamiętamy faryzeusze. To jest taki fragment, że w Biblii, że właśnie są w Marka 12:38, możemy sobie otworzyć, jak mamy chwilę czasu, bo to dość ważna jest rzecz, którą też chciałem powiedzieć. Marka 12:38. I mówił o nauczaniu swoim. Wystrzegajcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na rynkach i pierwsze krzesła w synagogach i pierwsze miejsce na ucztach. Pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Tych spotyka szczególnie surowy wyrok. I to, popatrzcie, tutaj ten pierwszy fragment mówi o tych długich szatach. To są te właśnie te tuniki. One naprawdę są czymś takim, co nie jest tanie. I tym bardziej chciałbym podkreślić na jedno, że gdyby szaty Jezusa były bardzo czymś tanim, to na pewno żołnierze nie rzucaliby o to losów. Czyli z jednej strony Bóg mówi, żeby się nie troszczyć o to, co będziemy jeść, czym będziemy się ubierać, ale z drugiej strony nie możemy tego zupełnie traktować jako drugi plan, tak? Że nic nie jeść albo ubierać się jakby niegodnie, tak? Czyli nie, niewłaściwie. Bóg chce nam te potrzeby zabezpieczyć, tak jak to było w życiu Jezusa, że było to dość ważne. I to jest ciekawe, to jest historia, ja to w innym kontekście niektóre te fragmenty czytam, bo chcę zwrócić uwagę na to, co jest związane z tymi naszymi troskami, bo my w zborze mówimy na temat, modlimy się, mówimy na temat Biblii, żyjemy tutaj jakby, skupiamy się na Bogu, o tak powiem, a będąc w domu skupiamy się znowu na tym, żeby zadbać o te dobra i dlatego chcę o tym mówić. W Ewangelii Jana jest, w 20 rozdziale jest historia, w którym jest mowa o zmartwychwstaniu Jezusa. I to jest dla mnie niesamowita taki fragment też w jednym kontekście, który chcę dzisiaj powiedzieć. W pierwszym wersecie tej Ewangelii Jana 20, czyli w pierwszym wersecie, czytamy tutaj o Marii Magdalenie, która przybiegła do grobu Jezusa i ujrzała, że kamień jest odwalony. I potem, może przeczytam od trzeciego wersetu. Wyszedł tedy Piotr i ów uczeń i szli do grobu, a obaj biegli razem, ale ów uczeń drugi wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu, a nachyliwszy się ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła. Oto oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który przyszedł, przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył. I historia była niesamowita, bo Jezus zmartwychwstał. Ale zauważcie, że jak Maria Magdalena przyszła, to zobaczyła odwalony grób i po tym poznała, że coś się stało, znaczy odwalony ten kamień z grobu. A jak przyszedł Szymon Piotr i do grobu, zobaczył, że leżą tam prześcieradła i zobaczył jedną ciekawą rzecz, którą też chcę zwrócić uwagę. Też istotną, oni poznali, on zobaczył, że leżą tam te prześcieradła, ale są zwinięte osobno. Osobno jest zwinięte, osobno była chusta i osobno te prześcieradło, to było zwinięte w sposób taki niezależny. I po tym poznał, że Jezus zmartwychwstał. To ciekawe, tak, że
że sam sposób, ja nie wiem, jak to się stało, że Pan Jezus zmartwychwstał i te rzeczy były ułożone. Nam się czasami wydaje, no oni nie widzieli Jezusa tak naprawdę, tak, że zmartwychwstał wtedy, w tej historii Ewangelii Jana oczywiście mówię, ale zobaczyli to, co jakby po sobie tutaj zostawił. A wtedy wyszedł i ów drugi uczeń, który był pierwszy, przybiegł do grobowca i uwierzył. I wiecie, czasami też to jest troszkę tak jakby na boku tej historii, którą chciałem powiedzieć, ale my jako mężczyzny mamy problem z układaniem ubrań, tak? Mamy taki problem. Na szczęście są też nasze żony, które zawsze tam układają, ale co ciekawe, że Pan Jezus to w jakiś sposób ułożył. I dla Niego to było ważne i być może, ja tutaj nie chcę być się jakby tutaj takiej teologii w to wkładać, ale być może też po tym uczniowie zobaczyli, że to właśnie Pan Jezus zrobił. Nie? A Pan Jezus też, jak była wieczerza, to nie wiem, czy pamiętacie, On jakby w trakcie tej wieczerzy przebrał się w inne ubranie, żeby uczcić jakby ten czas, który jest z uczniami. To jest ważne. Ale dlaczego też o tym mówię, o tym ubraniu? Nie tylko właśnie o troskach, ale też o ubraniu. Dlatego, że często to, jak te nasze odzienie też świadczy o nas, co się dzieje w naszym wnętrzu. I wiecie, wrócę do tych lilii. Wrócę do tych lilii, do tej historii. I Bóg chce dzisiaj pokazać nam te lilie. I jakby, nie wiem, czy pamiętacie kiedyś, były takie kiedyś katalogi. Moi rodzice chyba przywozili te katalogi z Niemiec i tam w tych katalogach były ubrania. Takie albo jedzenie, albo ubranie. I ja zawsze sobie tak myślałem, no fajnie, fajne rzeczy tutaj są w tych katalogach, ale gdzie to można kupić? Bo to były lata chyba 80., koniec lat 80. Ale Bóg wie, że w tej historii pokazuje nam, taki jakby otwiera taki jakby katalog przed nami i pokazuje, popatrz, tu są lilie, one są piękne, o nic nie troszczą. I popatrz, tu jest Salomon, który jest bogaty, który był bogaty, który latami zbierał te bogactwa i troszczył się być może o to, a ja te lilie stworzyłem i one mają te naturalne piękno. Jakby Bóg chce porównać te lilie z bogactwem Salomona. I wiecie, możemy się troszczyć i tutaj mi się bardzo podoba ten fragment, który jest w Łukasza napisany, tak wracając, Ewangelia Łukasza, 12 rozdział i 29 werset. Więc nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. Nie martwcie się. I co tu pisze? Przedwcześnie. Co to znaczy przedwcześnie? Czyli to nie znaczy, że w ogóle teraz nie będę pracował, nie będę zupełnie o nic zabiegał. Nie, po prostu często my mamy taką tendencję w życiu i to mówię też o sobie, że chcielibyśmy mieć takie pełne zabezpieczenie i martwimy się przedwcześnie. Mówimy, Boże, ja na koncie tylko mam 2000 zł, a pojutrze dostaję pensję, tak? Czy Boże, czy to mi wystarczy? Niektórzy mają takie troski, mówię wam. Mówię, mam takich kolegów, którzy mają takie troski w pracy. Ale czy my mamy się o to troszczyć przedwcześnie? Bóg nas zachęca, żeby się nie martwić, że Bóg zabezpieczy nasze potrzeby. I ja pamiętam takie historie z naszego życia. Jedna to będzie taka, powiedzmy, taka historia, kiedy w pewnym momencie mieliśmy różne takie problemy też finansowe w naszym życiu.
I oczywiście pracowałem, miałem takie dodatkowe zlecenia, które zrobiłem, no i potem czekaliśmy na pieniądze. Ale to było niesamowite, bo wyobraźcie sobie, że wtedy, tego dnia, jak już nie mieliśmy w ogóle pieniędzy, to kilka razy się nam tak zdarzyło, że w tym momencie przyszedł przelew za moją pracę. W tym momencie. Jeżeli by to było tydzień później, to nie wiem, bo już nie byliśmy w stanie od nikogo właściwie pożyczyć pieniędzy. Nie było już takich osób. Nie chcieliśmy się po prostu już nadmiernie zadłużać i Bóg się troszczył. Ale była sytuacja jeszcze trudniejsza w naszym życiu, jeszcze trudniejsza od tego, co mówiłem, która nie miałem jeszcze prawo, nie miałem wtedy jeszcze prawa jazdy, prawdopodobnie chyba nie mieliśmy samochodu nawet wtedy i mieszkaliśmy na Woli. No i tam był taki bus, którym musiałem dojechać tym busem do Tychów, żeby pojechać potem dalej do pracy do Katowic. I wiecie, jak były takie dni, to się zdarzało, może nie tak często, ale zdarzyło się to może i naście razy, że po prostu nie miałem już pieniędzy na tego busa. I wiecie, co robiłem wtedy? Obszukiwałem wszystkie kurtki, a to w kurtkach były dziury, a w dziurach były kolejne dziury. I wiecie, i wkładałem tam rękę i mówię, jest 2 złote, mogę jechać. I to było niesamowite. Ja bym chciał to porównać w naszym życiu, bo to się zdarzało, to nie był przypadek. To ja bym, że te moje kurtki dziurawe to były jak te bańki oliwy. W moim życiu, nie mówię, nie chcę tego porównywać z tą historią biblijną, ale ilekroć mieliśmy problem, to ja tam sięgałem i tam zawsze były pieniądze. To było niesamowite. Gosia to chyba potwierdzi, tak? Czy nie zaprzeczysz? I teraz tak. Możemy się troszczyć, a możemy liczyć na to, że Bóg nam pomoże. Z jednej strony, gdyby nie ten fakt, że ja pracowałem, tak? Bo można by też nie robić nic, tak? Nie pracować i teraz modlić się do Boga, Boże pomóż, niech mi te pieniądze przyjdą na konto. Nie, ja po prostu zrobiłem to, co mogłem. To, co mogłem wtedy, to nic więcej nie mogłem zrobić. Po prostu zapracowałem wcześniej i czekałem. I wtedy Bóg dawał to we właściwym czasie. I to jest takie, to jest niesamowite, powiem wam, doświadczać Boga też w takich sytuacjach, kiedy nie tylko w takich sytuacjach, bo powiem takich, gdzie wszystko dzieje się fajnie, mamy dużo pieniędzy. Myśmy doświadczyli Boga w takich sytuacjach, kiedy naprawdę brakowało nam wszystkiego. I to zmieniło nasze serca, nie? To zmieniło nasze serca, kiedy teraz mamy lepszą sytuację finansową. Ja może kiedyś też powiemy na ten temat świadectwo, bo też tutaj obiecałem, ale że mamy lepszą sytuację, ale to już zmieniło serce nasze, myślę, że na wiele lat, albo może na zawsze, że my wiemy, rozumiemy też takie osoby, ale też wiemy, że mogą być takie chwile, kiedy jest ciężko. I idąc dalej, właśnie chcę podkreślać cały czas, że ważne jest to, aby złapać taką dobrą, Bożą równowagę. I ja zawsze, ludzie się czasami pytają, no jak to zrobić, nie? Jak tą równowagę złapać, tak? Ale gwarantuję wam, jakbyście byli na takiej linii nad przepaścią, to byście znaleźli tą równowagę. I ja mam wrażenie, że myśmy tą równowagę musieli łapać w naszym życiu nieraz. Taką Bożą równowagę. I tutaj w fragmencie Łukasza jeszcze mamy taką niesamowitą, on mnie zawsze wzrusza ten fragment. Takie słowa są. Już. O,
32 werset właśnie tego 12 rozdziału. Nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Czyli coś więcej niż jedzenie, coś więcej niż ubranie, coś więcej niż nasze życie nawet, tak? Że Bogu upodobało się dać nam królestwo. I 33 werset. To jest ciężki. Ja nie powiem, że to jest taki bardzo łatwy werset, dlatego że rozpoczyna się: sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczą, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przestępu, ani mól nie niszczy. I wiecie, każdy musi zdecydować przed Bogiem, co mu oddaje. Jeżeli ktoś postanowił Bogu oddać wszystko, sprzedać swoje majątności, to powinien być szczery, bo pamiętamy Ananiasza i Safirę, że oni sobie część zostawili. Postanowili, jakby wszyscy oddawali całość, a oni sobie zostawili. Więc tam musimy, jeżeli coś chcemy oddać Bogu, to musimy być w tym szczery. I ja to tak przynajmniej odbieram ten fragment do mojego życia. Ale co dalej tam mówi? Oddawajcie jałmużnę, uczyńcie sobie sakwy, i na tym chcę się skupić jeszcze, uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczą, skarb niewyczerpalny w niebie. I wiecie, możemy sobie, wyobraźmy sobie, że zamówimy sobie taki najlepszy portfel, jaki jest, no ja czasami, no często kupuję na Allegro, ale w najlepszym sklepie, najlepszy portfel, jaki jest możliwy. I ten najlepszy portfel ma taką funkcję, że jak ktoś będzie chciał zeskanować wam kartę, to nigdy wam nie skanuje te bankomatowe. Są takie funkcje, tak, w takich portfelach. Ale wiecie, czy o to chodzi, że będziemy chronić za wszelką cenę to, co zgromadziliśmy, to, co Bóg nam dał zarobić, co Bóg nam dał ze swojej łaski, czy o to chodzi w tym fragmencie? Nie chodzi o to, bo popatrzcie, tu pisze, że uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczą, czyli to są takie portfele, które można powiedzieć takie portfele w niebie, ja bym to powiedział. Tam sobie to uczyńmy. I jeżeli będziemy do tego portfela wkładać rzeczy i nasze modlitwy, naszą wytrwałość, naszą pokorę, to jeżeli uzbieramy, oczywiście tak mówię trochę wirtualnie, jeżeli to będzie się działo w naszym życiu, to wam gwarantuję, że to tak naprawdę nikt tego nie jest w stanie nam ukraść. Nawet szatan nie jest w stanie nam tego ukraść. Ale pieniądze to jest możliwość, tak? I wiecie, często nasze troski właśnie idą też w kierunku tego, ja wam mówię, o czym ja rozmawiam nawet z chrześcijanami. Nie mówię tylko, że o czym ja rozmawiam w pracy. Ludzie się pytają, w co zainwestować pieniądze, że jest inflacja, że Piotrek, doradź nam coś. Ja mówię, no nie wiem, no ja naprawdę nie wiem, w co inwestować tak po ludzku, tak? Czy ludzie mają problemy, ale czy to jest nasz główny problem, żeby inwestować te pieniądze na ziemi, żeby walczyć z tą inflacją, żeby walczyć z cenami energii, tak? To będzie się działo, ale właśnie Bogu, ja się właśnie pamiętam kiedyś zastanawiałem, że miałem, no powiedzmy jakieś tam, nie wiem, pieniądze takie wolne i kupiłem sobie Biblię taką inną. I tak sobie pomyślałem, no to chyba jedyna inwestycja, która jest dobra, bo będę się tym budował, nie? Bo to tak naprawdę co zrobić? Mam 150 zł i w co ja zainwestuję? Jak zainwestuję w Biblię, kupię jakiś nowy przekład, będę się budował, będę odkrywał nowe rzeczy w Biblii, to jest dobra inwestycja. Jeżeli złożę jałmużnę, to pomogę komuś w życiu, będę widział, że Bóg mnie przekonuje, pomóż komuś, tak? To jest dobra inwestycja. Są dobre inwestycje, ale są też złe inwestycje i każdy musi sobie ocenić w życiu, co jest tą
dobrą inwestycją. Najważniejsza jest jedna rzecz w tym 34 wersecie. Albowiem, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Jeżeli nasz skarb będzie w zabieganiu, będzie w troszczeniu się o te rzeczy materialne, jeżeli będziemy skupiać się na tym, to wtedy nasze serce do tego przylgnie. I na koniec takie na podsumowanie chcę przeczytać taki fragment, który jest zapisany w księdze, w pierwszej księdze Mojżeszowej, 26 werset. I 6, 26, 6, Księga Mojżeszowa pierwsza, 26, 6. To jest jeden werset, a potem przeczytam jeszcze dwa wersety. Pierwszy werset jest mowa o Izaaku. To jest taka informacja o tym, że Izaak, wiemy, syn Abrahama, zamieszkał w Gerarze. I zamieszkał tam, ale to jest ważne, gdzie on zamieszkał. Tak? Co to była za ziemia? To była taka ziemia naprawdę nieurodzajna. To nie było jak Egipt. On nie uciekł do Egiptu. Tak? Miał może opcję wyboru jakichś lepszych miejsc, jakichś fajniejszych takich, że tam ziemia była bogata, że mogła wiele obrodzić tych płodów rolnych, ale ten Gerar naprawdę miał taką nieurodzajną glebę, że tak no, po ludzku to, no, to źle generalnie. Ale co się stało? 12 werset o tym mówi. I to z tym chcę jakby was zostawić i mimo tego, że ten Gerar, ta ziemia była zła, ona była sucha, ona właściwie, no to tak byśmy siali tutaj, nie wiem, na drogę i no i tak no nic by nie wyrosło, tak? Ale 12 werset. Izaak siał w owej ziemi, czyli w tym Gerarze, i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. I zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. I dlaczego, ja odwrócę to zdanie, dlaczego Izaakowi Bóg błogosławił, dlaczego mu w ogóle to wyrosło? Nie dlatego, że ta ziemia miała potencjał do tego, że teraz będzie tam niesamowite miał plony, tylko dlatego, że Pan mu błogosławił. I 13 werset. I zbogacił się ten mąż i coraz bardziej się bogacił, tak, że stał się bardzo zamożny. I to jest niesamowite, bo ja nie wiem, możesz sobie wyobrazić, nie wiem, kto się zna na sianiu zboża i jaki może być plon z jednego kłosa. Ale ja powiem wam, że ja nie widziałem takich kłosów, które jak jedno się ziarno zasieje, to mają 100 tych takich ziarenek. Ja jeszcze nie widziałem. Ale wiecie, mimo tego, że my tego nie jesteśmy w stanie widzieć, my nie jesteśmy w stanie nawet czasami to, no tak na zdrowy umysł uwierzyć to, ale Bóg, jeżeli Pan pobłogosławi, to Bóg nawet w takim kamieniu jest w stanie nam pobłogosławić. Czyli my coś zasiejemy, a tam powstanie plon. I na dodatek jeszcze potem czytamy, że Izaak się bardzo zbogacił, tak? W tym miejscu nieurodzaju. I to jest takie niesamowite, że Bóg, jeżeli nam Bóg błogosławi, jeżeli jesteśmy w Bożym błogosławieństwie, to On będzie rozmnażał, będzie robił takie rzeczy, które się nie mieszczą w naszym umyśle. Naprawdę. Tak jak było to w naszym życiu. Ja myślę, że u wielu was dzieją się podobne rzeczy. Może nawet i większe rzeczy się dzieją.
Halleluja. Chwała Bogu. Amen.